Dzięki wielkim innowacyjnym inwestycjom zespół szkół w Opaleniu zyskał nowe, ekologiczne oblicze. Niedawno uroczyście oddano do użytku bezemisyjną instalację opartą o odnawialne źródła energii przez spółkę Veolia Północ oraz otwarto nowoczesną ekopracownię. W ostatnim czasie udało nam się otworzyć ekopracownię, która będzie służyła przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu pracowników samorządu i dyrekcji szkoły w Opaleniu, jak i też lokalnych przedsiębiorców udało się zmodernizować salę, w której właśnie ta ekopracownia będzie działać. Na ten cel gmina pozyskała 75 tysięcy złotych. Z tych środków została częściowo wyremontowana sala, jak i została ona wyposażona w najnowsze technologie, które służą do produkcji energii odnawialnej. Dofinansowanie w wysokości 75 tysięcy złotych otrzymano w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. W ramach dotacji zakupiono i wyposażono stanowiska pracy dla uczniów, modele i pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny. Także serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt, szczególnie rodzicom, lokalnym przedsiębiorcom, dyrekcji, pracownikom szkoły, jak i panu prezesowi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za dotację. Myślę, że ten projekt będzie służył dzieciom jak najdłużej, bo naprawdę jest ciekawy. Już niedługo wielka premiera filmu Polowanie, kręconego między innymi w Gniewie. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do kin na film pod tytułem Polowanie, film fabularny, który w roku 2022 był właśnie kręcony u nas w Gniewie. Zachęcam przede wszystkim do tego, aby spojrzeć na Gniew troszeczkę inaczej, okiem kamery. Myślę, że film Państwu się spodoba, a film będzie emitowany w kinach już od 10 listopada. Polowanie to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia człowieka, który postawił się niebezpiecznym siłom rządzącym miastem. W roli głównej występuje Michał Czernecki. Serdecznie chciałbym także w tym miejscu podziękować przede wszystkim panu reżyserowi Pawłowi Chmielewskiemu, jak i pani Oldze Bieniek, producentowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy byli zaangażowani w produkcję tego filmu, strażakom, policji, wszystkim instytucjom, bo bez was na pewno ten film by tutaj nie został nakręcony, przynajmniej w takim wydaniu, jak on jest. Burmistrz miasta i gminy Gniew Maciej Czarnecki przyznał zaszczytne tytuły przyjaciela Gniewu. Wyróżnienie otrzymała spółka Veolia Północ oraz Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie. Szanowni Państwo, decyzją kapituły samorządu gniewskiego zostały przyznane dwa tytuły przyjaciela Gniewu. Przede wszystkim za działalność charytatywną, działalność na rzecz rozwoju miasta i gminy Gniew, na rzecz rozwoju społeczeństwa, dwóm firmom, które od lat wspierają działania nie tylko mieszkańców, ale i też samorządu. I nagrodzonymi są firma Veolia, jak i firma Leka Gniew. Dziękuję serdecznie przedsiębiorcom, zakładom, pracownikom za ich zaangażowanie, wkład w rozwój miasta, jak i całej gminy za wspieranie i liczymy oczywiście na wsparcie w kolejnych latach, bo ta współpraca na takim odpowiednim poziomie układa się naprawdę bardzo dobrze. Tytuł Przyjaciela Gniewu jest wyrazem wdzięczności za długoletnią współpracę i zaangażowanie w życie mieszkańców. W imieniu wszystkich pracowników zakładu Leka Polska, Zakład Produkcji Kruszyw, również w swoim imieniu, całego zarządu, chciałbym serdecznie podziękować szanownemu gremium na czele z panem burmistrzem za to wyróżnienie, za tą nagrodę, jaką jest przyznanie tytułu Przyjaciela Gniewu. To dla nas olbrzymie wyróżnienie. Chciałbym również powiedzieć, że to się prawie zbiega z naszą rocznicą, z tego względu, że budowa zakładu została uruchomiona w 1974 roku i w przyszłym roku obchodzimy 50-lecie istnienia fabryki. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkich mieszkańców Gniewa zaprosić na wydarzenie, jakie będzie dzień otwarty w przyszłym roku. Pod tytułem 50. rocznica istnienia zakładu. Będzie to dla nas wielkie wydarzenie ze względu na tą rocznicę i oczywiście chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić. Jesteśmy bardzo wdzięczni kapitule za przyznanie nam nagrody Przyjaciel Gniewu.
Bolia Północ oprócz dostawy ciepła systemowego zawsze także angażuje się w życie lokalnej społeczności, z przyjemnością podejmuje różne lokalne inicjatywy. Z burmistrzem bardzo aktywną współpracę rozpoczęliśmy w zeszłym roku od instalacji paneli fotowoltaicznych dla lokalnych budynków. Burmistrz jest osobą otwartą na innowacje, bardzo dbającą o lokalną społeczność. Ważna jest dla niego również ochrona środowiska. To są priorytety, które również przysługują Woli Północ. Oprócz tego podjęliśmy też inicjatywę kolacji dla seniorów, gdyż również dbamy o ludzi starszych, a także sponsorujemy bieg Veolia Run, Gniewinki i inne lokalne wydarzenia. Dla nas to jest przyjemność, że możemy uczestniczyć razem z mieszkańcami Gniewu, razem z lokalną społecznością w różnych wydarzeniach. Dziękujemy bardzo za tą nagrodę, jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i przyjemność, że mogliśmy ją otrzymać. W przyszłości chcielibyśmy jeszcze bardziej zaangażować się w życie lokalnej społeczności. Chcielibyśmy uczestniczyć w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii, w zakresie ochrony środowiska. Nasza fundacja Veolia prowadzi też takie działania. Prowadzimy swoje pasieki, budujemy domki dla owadów, dla pszczół i także takie działania lokalnie chcielibyśmy podjąć. Jesteśmy też otwarci na wszelkie inne inicjatywy miasta.